Siemanderko, dla tych, którzy jeżdżą normalnie i w miarę normalnie, czytaj przepisowo i w miarę przepisowo, to ten filmik będzie taką ciekawostką, a dla kierowników lubię z***ać, to będzie już bardziej taka jakby informacja, czego się mogą spodziewać od 17 września teraz tego roku 2022. Otóż wchodzi druga część tych nowych przepisów, których już w tej chwili będzie karana recydywa. Więc o co chodzi dokładnie? Jeśli w ciągu dwóch lat zostanie popełnione to samo wykroczenie, będzie karane jakby podwójnie. Przykładowo, wyprzedzamy na pasach, dostaniemy 1500 zł mandatu za takie coś. Jeśli przez kolejne dwa lata znowuż zdarzy nam się wyprzedzić na przejściu dla pieszych i znowuż nas złapie policja, to już nie płacimy 1500 zł, tylko płacimy 3000 zł. To jest ta recydywa właśnie. Oprócz tego zmieniają się zasady tych kursów reedukacyjnych, czyli że dajmy na to teraz kurs taki, żeby sobie zbić 6 punktów. Ten kurs trwał 6 godzin teorii i można było sobie zbić 6 punktów karnych w ciągu roku. A teraz ten nowy kurs od 17 września będzie trwał, uwaga, 28 godzin. Będzie kosztował 500 zł i to już nie będzie tylko teoria, ale będzie to realizowane w formie wykładów i warsztatów. I ważna informacja, taki kurs będzie można sobie zrobić raz na dwa lata, nie raz na rok. Z tego wychodzi, że ci, co mają coś za uszami, to lepiej jakby się pospieszyli i do 17 września zbili sobie jeszcze jakieś swoje nadmiarowe punkty na koncie, no bo potem jest problem. No oczywiście jeszcze to nie jest tak, że zbijamy sobie, że te punkty nam się po dwóch latach skasują same. Nie, tu jeszcze musimy ewentualny mandat zapłacić i dopiero od chwili opłacenia mandatu zaczyna nam biec ten czas przedawnienia tych punktów, jakby, nie? Spoko, także no tak to wygląda. Lubię zapalać, będą mieli coraz bardziej pod górkę. Choć może nie do końca pod górkę, bo z tego co tam słucham, czytam, oglądam, to lubię zapalać, to jest pasja. A pasja wymaga wyrzeczeń i nie liczy się z kosztami. A teraz tak szybciutko na koniec jeszcze takich kilka przykładowych mandatów. Tych takich najbardziej popularnych, w cudzysłowie, za 1500 zł plus mandaty za przekroczenie prędkości. Zróbcie sobie pauzę. To są kwoty mandatów za pierwsze przekroczenie. Jeśli to samo wykroczenie popełnicie w ciągu dwóch kolejnych lat, no to te stawki, które widzicie, to sobie pomnóżcie razy dwa. Okej, dzięki za oglądanie. Bajo.